Sebastian Szymański, świeżo upieczony reprezentant Polski. Jak się ma 19 lat i przyjeżdża się na zgrupowanie przygotowujące do mundialu, to co się dzieje w głowie? Pewno trochę stresik jest. Siedzi mi w głowie to, że kiedyś tam mogłem oglądać tych kolegów, teraz można powiedzieć z drużyny, w telewizji, a teraz jestem, jem z nimi posiłki, będę miał z nimi miejsce w szatni, będę z nimi trenował, więc na pewno coś niezwykłego. Ale ty nie jesteś chłopakiem, który gra asekuracyjnie, który zachowuje się asekuracyjnie. Mam wrażenie, że ty jesteś chłopakiem, który gra do przodu i który chce tutaj coś dla siebie wygrać. Na pewno, jak już jestem w tej 23, mogę tam mieć miejsce, na pewno będę o to walczył, bo wiadomo, że każdy może marzyć, tak samo ja jako młody zawodnik i przyjeżdżam tutaj, żeby zebrać parę, żeby się podszkolić na pewno, żeby popracować nad pewnymi elementami i żeby pojechać na mundial. No myślałem, że już tego nie powiesz, że nie chcesz pojechać na mundial. No dobrze. Czy sądzisz, że jesteś na to przygotowany? Też w kwestii takiej mentalnej, żeby pojechać na taką dużą imprezę? Myślę, że właśnie po to są te zgrupowania, żeby gdzieś tam przygotować to w pewnym stopniu i mam nadzieję, że gdzieś tam wypracuję sobie pozycję na mundial i przygotuję się dobrze do tego. Bo sezon, musisz przyznać, miałeś naprawdę udany, zwłaszcza końcówkę tego sezonu. Tak, na pewno końcówkę miałem dobrą, grałem w każdym spotkaniu, więc na pewno jestem z tego zadowolony. Mam nadzieję, że następny będzie jeszcze lepszy, ale teraz myślę tylko o reprezentacji. Ile razy słyszałeś, kiedy padało twoje nazwisko, że możesz być tak jak w 2016 roku Bartosz Kapustka? Dużo razy, na pewno dużo razy, ale no nie wiem, no jakoś tak nie przywiązuję się za bardzo do tych słów, bo wiadomo, że nie zawsze coś dwa razy się zdarza, więc skupiam się na swojej osobie. Ale życzyłbym sobie, żeby tak samo się potoczyło jak Bartkowi. Masz już jakiegoś swojego kolegę, którego pytasz o to, jak tutaj jest, jak tu trzeba się zachowywać, jak tu można żyć w tej grupie zawodników? Na pewno każdy jest pomocny, pomaga od razu, od pierwszego dnia. Fajnie, że mam kolegów, z którymi gram w klubie, fajnie, że jest Jędza, jest Mąka, jest Pazdi, na pewno mi pomagają. Jest też Kamil Grosicki, który na pewno dba o tę atmosferę i bardzo mi pomagał w pierwszych dniach. No dobrze, to teraz już na koniec zupełnie szczerze, pojedziesz? Czujesz, że pojedziesz? Trener otwiera tą kadrę dla młodych ludzi. Czy otworzy ją dla ciebie? Jakie masz przeczucia? Ciężko powiedzieć, czy pojadę, tylko powiem, że wszystko zależy ode mnie. To akurat jest prawdą. To życzę powodzenia w takim razie. Dziękuję bardzo.